Marcin Trojanowski po wygranym sparingu chojniczanki z Unią Janikową. Marcin, najpierw pytanie odnośnie tego sparingu. Jak ty byś go ocenił swoim okiem? No, jednostka treningowa, każdy miał zagrać połówkę. Fajnie, że wygraliśmy, szkoda, że straciliśmy dwie bramki, no ale to trzeba traktować je jako trening. Powrót dla ciebie na Mickiewicza po 8 latach prawie. Dużo się zmieniło chyba, nie? Od tego czasu, kiedy tutaj grałeś. No bardzo dużo się zmieniło, ale jak już wcześniej komuś powiedziałem, bardzo przyjemnie było założyć z powrotem koszulkę chojniczanki. No, zmieniło się bardzo dużo. Cały klub jest wyremontowany. Zupełnie inaczej to wygląda, ale ludzie ci sami cały czas w klubie. Też drużyna bardzo się zmieniła od tego czasu, można powiedzieć. Ja sobie tak przed chwilą tak wymyśliłem właśnie, że jak ty odchodziłeś, to krótko po tobie przychodził Tomasz Mikołajczak. I to jest jedyny zawodnik, który gdzieś tam od tego okresu jest. Ale dzisiaj zadebiutowałeś po tych 8 latach i dołożyłeś asystę. No bardzo się cieszę, że udało się asystować. No to nie jest najważniejsze w tym okresie. Najważniejsza teraz jest ciężka praca i założenia, które nam sztab trenerski zakłada i myślę, że trzeba pracować i walczyć o swoje. Długo się zastanawiałeś, jak dostałeś ofertę z Chojczanki, jak w ogóle wyglądał tutaj te kulisy transferu twojego powrotu na Mickiewicza? No wiadomo, nie mam 18 lat, mam już rodzinę, żonę, dziecko. Trochę ucieszyłem się bardzo, jak dostałem telefon, że jest zgoda na transfer. Musiałem rozwiązać kontrakt w Kołobrzegu. No, trochę mnie to kosztowało nerwów, ale no, jak widać, jestem tutaj i bardzo się z tego cieszę. No właśnie, co się też z tobą działo po tych kilku latach, bo po Chojniczance odszedłeś do pierwszoligowej, wtedy Warty Poznań. Kolejny sezon to był dla ciebie kolejny awans, czyli Ekstraklasa, gdzie debiutowałeś w Koronie, ale potem gdzieś z tych takich radarów, można powiedzieć, zniknąłeś, bo grałeś już tylko w trzeciej lidze. No niestety w Koronie przytrafiła mi się kontuzja barku. Czekałem półtora miesiąca na samą operację, później 7 miesięcy rehabilitacji i gdzieś wypadłem z tego grania. Niestety nikt mi później nie pomógł znaleźć klubu, no i trafiłem do trzecioligowca. Teraz czas na Chojniczankę i czas na takie same udane występy, jakie miałeś tutaj u nas wcześniej, czego ci życzę. Oczywiście Marcin Trojanowski był gościem dzisiaj Chojniczanka TV. Powodzenia. Dziękuję.